Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach, twoja przewodniczka i siostra po świecie seksualności, cielesności, kobiecości, po relacjach i o wszelkich emocjach związanych z tymi aspektami. A dzisiaj goszczę przy sobie Karola Lwa Bednarczyka, który zrobił mi wielką niespodziankę w tym roku i z którym realizujemy naprawdę świetny projekt. I mogłabym powiedzieć takie nasze wspólne duchowe dziecko. Bo będziemy prowadzić wspólnie warsztaty w Łodzi 11 maja i ja niezwykle się cieszę na to. I Karol, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego odcinka i jestem niezwykle podekscytowana na niego. Powiedz może jeszcze, jak się czujesz i co u Ciebie, jak się miewasz? Przyznam, że mam w sobie troszkę niepewności. Jeszcze nie nagrywałem takiego wideo, ale jestem pełen ekscytacji i ciekawości, co to przyniesie. Co przyniesie też ten dar, który przynosimy dla innych. Pięknie, pięknie. Ja też jestem pełna ekscytacji na to, głównie ze względu na to, że dzięki Tobie wchodzę na taki poziom, na którym wcześniej nie byłam. Mianowicie robię warsztaty z Tobą, które są otwarte i dla kobiet, i dla mężczyzn. I to jest bardzo piękne w ogóle, bo podzielę się pokrótce właśnie historią tego, jak to się stało. Tak cofnę się do początku stycznia tego roku, gdzie moją intencją było, tak dosłownie tak sobie posiedziałam chwilę w medytacji i moją intencją było, chcę też coś zrobić dla mężczyzn. Bo było, nie było, naprawdę, ja mam, moja praca kierowana jest głównie do kobiet jakby, ale większość moich subskrybentów, czytelników, to są mężczyźni, jak śledzę statystyki. I pośród tych mężczyzn rzeczywiście są tacy, którzy są niezwykle otwarci, bardzo mądrzy, zadają błyskotliwe pytania, szukają takich rozwiązań dla siebie, i cieszę się, gdy mogę z nimi pracować i im służyć. I miałam taką właśnie intencję, chciałabym wyjść właśnie tak szerzej z czymś takim. Ciekawe, co by mogło mi dać takie coś właśnie, żebym mogła coś takiego dać facetom właśnie, nie? No. I tu nagle w marcu Karol do mnie pisze, ej, zróbmy warsztaty razem. A ja na to, no ja już tam jestem. Było, tak było. To była piękna historia w ogóle i taka mega fajna. Z moim nowym epitetem zionista. I po prostu bardzo się cieszę na nie. Więc może nie chciałabym też jakby zajmować za dużo przestrzeni samą sobą tutaj. Chciałabym, Karol, żebyś też miał teraz swój głos, żeby też ludzie, którzy będą oglądali ciebie na moim kanale, poznali cię trochę lepiej. I opowiedz może na tyle, jak to czujesz i do takiego stopnia, jak chcesz, co się złożyło na to, że Karol jest Karolem? Jaka jest twoja historia ze sobą? Tutaj widzę dwie możliwości odpowiedzi. Albo Karol, jak to się stało, że Karol jest Karolem, czyli kim ja jestem jako osoba prywatna, albo kim ja jestem jako trener. I może zacznę od tej, może połączę to jakoś. Też mam świadomość, że tutaj mamy ograniczony czas, więc skrócę to takiego do esencji. Karol stał się Karolem z tego względu, że gdzieś od urodzenia chyba miał taką cechę takiego ciekawego człowieka, odkrywcy, zadającego niewygodne pytania, burzącego tabu, takiego, który nie ma zgody na bullshit po prostu. I gdzieś pomimo trudności życiowych wielu nie zatracił tej zdolności, tego połączenia i szukania prawdy. Prawdy we wszystkim. Czym jest prawda, tak naprawdę każdy odkrywa sam. Natomiast z tego poszukiwania i też różnych spotkań z różnymi ludźmi przez te moje 40 lat życia gdzieś formowało taki pogląd, kim jest mężczyzna, kim ja jako mężczyzna powinienem być, jak się powinienem zachować, jak ubierać. Przez wiele lat bardzo we mnie to mocno utkwiło i próbowałem dorównywać do jakiegoś standardu, aż w końcu zrozumiałem, że to nie o to chodzi. Jeździłem na różne warsztaty, odwiedzałem, robiłem różne rodzaje uzdrowień, terapii.
W końcu trafiłem na taką wyprawę, męską wyprawę do lasu z moim dobrym kolegą. I tutaj się odmieniło, bo byłem w kręgu mężczyzn, który okazał się być akceptujący, zapraszający, ale też ucinający bullshit i self-criticism, krytykowanie samego siebie. Bardzo ożywcze. No i wtedy zrozumiałem, że to jest też moja droga i skoro mam tyle doświadczeń i zrozumienia, co sprowadza na manowce, a co karmi mnie jako Karola, mnie jako mężczyznę, mnie jako tego, w jakich różnych rolach jestem, to stwierdziłem, że chcę to dawać innym. Zacząłem robić kręgi kilka lat temu. Z kręgów zaczęły się robić też warsztaty. Przychodzili do mnie różni mężczyźni. Wielokrotnie słyszałem, że nigdy czegoś takiego nie przeżyli w życiu. Nie spotkali się ze swoimi strachami, nie skonfrontowali się z innym mężczyzną, który się okazał być wspierający, a nie zagrożeniem. Jasne. I z tego właśnie wynika tutaj moja potrzeba wychodzenia do mężczyzn z wiedzą, z doświadczeniem, które sprawia, że ja w środku czuję spokój, harmonię, a jak się coś dzieje nie tak, to jestem w stanie szybko odzyskać równowagę. Kiedy się złoszczę, to potrafię wrócić do swojego centrum. Kiedy się zasmucę, to mam akceptację na to, na swoje łzy. O, Kiedy bardzo się ważne. straszę, obejmuję to, przyjmuję ten strach jako wskazówkę, że tutaj jest coś nieznanego i być może tam kryje się jakaś nowa odpowiedź, której do tej pory nie widziałem. Więc w ten sposób staram się wychodzić z tą pracą emocjonalną, do której narzędzia biorę ze ścieżki Possibility Management, czyli zarządzanie możliwościami. Bardzo mocny system ze względu na to, że daje narzędzia dopasowane do współczesnego człowieka zachodu. A inna ścieżka, z której biorę narzędzia, to jest ścieżka buddyjska, buddyzmu tybetańskiego. I to jest ścieżka, która uczy, żeby stać się mistrzem swojego umysłu, panem swojego umysłu, ponieważ umysł gadający podpowiada tutaj z jednej strony to, z drugiej strony to, wywołuje się wewnętrzny konflikt. Ja zaczynam wierzyć, że to jest mój konflikt i zapętlam się i popełniam błędy, robię jakieś głupie decyzje. Więc tutaj znowu wracam do swojego spokoju. Z perspektywy trzeciej osoby patrzę na swoje emocje, na swój dialog wewnętrzny i go wyciszam do takiego momentu, w którym mogę faktycznie zacząć podejmować dobre decyzje. No i trzecia ścieżka, z której biorę, to jest ścieżka medycyny Meksyku z plemienia Wirarica. Lud Wiraritari. Oni pracują ze świętym kaktusem i kaktus jest jedynie też narzędziem, jakimś medium do dotarcia do swojego wewnątrz, do wzięcia odpowiedzialności za siebie, do zrozumienia, że tak naprawdę wszystkie rzeczy, które się w moim życiu objawiają, to jest moja sprawczość. To ja w jakiś sposób sam postawiłem się w tych warunkach, w tych okolicznościach, i teraz tylko i wyłącznie moją odpowiedzialnością jest coś zrobienie z tym, albo być w tym dalej, albo z tego wyjść. I tak naprawdę okazuje się, że te wszystkie trzy ścieżki, którymi podążam, to są ścieżki, które mówią o tym samym, o radykalnej odpowiedzialności za samego siebie, bo kiedy ja mogę, kiedy biorę odpowiedzialność za samego siebie, to wtedy po pierwsze nie potrzebuję nikogo innego, żeby mnie uratował, wychodzę z pozycji ofiary. A po trzecie, sprawia to, że ja mam sprawczość i mogę faktycznie zdecydować w swoim życiu i dojść do takiego momentu, w którym ja wybieram, czego chcę. Pięknie. Nie ktoś wewnątrz, tylko ja decyduję. Pięknie. Bardzo mi się To podoba chcę ten. właśnie, tak, i to właśnie chcę dawać innym. Chcę dać tę moc decydowania o sobie samym na swoich własnych zasadach. Pięknie. Bardzo ze mną rezonuje ta historia i niezwykle przenika się to też z takim, no, powiedziałabym, moim podejściem. Kiedyś sformułowałam sobie takie zdanie, które bardzo ze mną zostało, raczej już zostanie. Że no, nie można jakby oddzielić odpowiedzialności od wolności. One są wplecione w siebie.
Jeżeli unikamy odpowiedzialności, to tak naprawdę nigdy nie będziemy wolni. I jeżeli unikamy z kolei odpowiedzialności, to chyba mamy jakąś historię w środku, która kojarzy odpowiedzialność z jakąś karą albo czymś przykrym. A odpowiedzialność to jest nic innego jak efekt. Efekt jakiegoś działania. I trzeba po prostu umiejętnie z takiej nadrzędności emocjonalnej wybierać działania, jakimi podążamy, po to, żeby właśnie te efekty, które dostajemy, żebyśmy mogli na nich wzrastać. Tak czy inaczej będziemy na nich wzrastać, tylko no w zależności od tego, czy się będziemy od tego odwracać, bo są przykre i nieprzyjemne w odbiorze, czy będziemy je obejmować w pełni właśnie, to co też bardzo pięknie właśnie powiedziałeś, w takiej radykalnej właśnie odpowiedzialności, w radykalnej akceptacji, bo to jest faktycznie ścieżka do wolności. I takiego zrozumienia, nie jestem moją historią, nie jestem tym, co mi się przydarzyło, ale mogę zrobić coś z tym, co mi się przydarzyło. I w jakimś stopniu, gdyby nie to, co mi się przydarzyło, to ja nie byłbym sobą. Nie byłabym sobą, tym, kim jestem. Także może tyle chciałam dodać do tego. Ale jest też coś takiego, o co chciałabym cię dopytać, wiesz, bo mnie to osobiście bardzo ciekawi. Co z twojego punktu widzenia, z twojej perspektywy jest takim największym wyzwaniem dzisiejszej męskości? Jak myślisz? Intuicyjnie, nie wiem, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest odpuszczenie. Tak nie myśląc, pierwsza odpowiedź, odpuszczenie. Mężczyźni często mają taki schemat bycia zadaniowcami. Coś trzeba zrobić. I to jest oczywiście ważne i pomocne. Natomiast są też sytuacje, w których to przeszkadza. No. Więc to co się wiąże z tym, że jestem zadaniowcem, że się skupiam teraz, mam coś do wykonania. To jest to, że ja się fiksuję na efekcie. Ja się fiksuję, że muszę coś zrobić, muszę dowieźć jakiś efekt. I też na siebie patrzę przez ten pryzmat. I to jest jakby jedyny często albo główny punkt widzenia, przez jaki ja na siebie patrzę jako mężczyzna. I wtedy inni nie mają znaczenia. Emocje innych osób, mojej partnerki też nie mają, albo mają małe, mniejsze znaczenie, bo ja się zafiksowałem. Nie Oj odpuszczam tak, tego. oj tak. Totalnie widzę właśnie w dzisiejszych mężczyznach. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale gdy pracuję właśnie z mężczyznami, totalnie to widzę. W moim mężu to widziałam, czasami to się też uruchamia. Bardzo ważny punkt. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, po prostu potrzebowałam to dodać. Ale kontynuuj, bo to jest mocne, co mówisz, no. To jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Totalnie się z tym zgadzam i tak też z moich obserwacji właśnie mam czasami wrażenie, że mężczyźni na tyle właśnie dosłownie fiksują się na jakimś celu, na jakimś zadaniu, że pomijają w tym zadaniu właśnie tych ludzi, te osoby, z którymi są w relacjach i stawiają się sami w takiej samotnej pozycji, co ani ich raduje, jeżeli dobrną do tego celu, ani nie przynosi tej, myślę, że podświadomie oczekiwanej nagrody, że przyniosą to coś tej osobie, albo dadzą to coś tej osobie. I to też niezbyt dobrze wpływa na relacje, tak naprawdę. No bo tutaj pytanie brzmi czasami, czy ty zawierasz tą drugą osobę, z którą jesteś w relacji, w tym celu, który ty sobie narzucasz? Czy ona w tym z tobą jest? Nawet jeśli to się wydaje, że ona tego chce, czy on tego chce. Czy ona w tym sobą jest w ogóle? Pytasz się o to. Często się okazuje, że nie. Też to obserwowałam właśnie w moim małżeństwie, gdzie tak może pozwolę sobie po prostu dodać, że czasami mój mąż, jako też osoba, która wyszła no, z domu, w którym no, bywało różnie, jak widział mnie smutną, jak widział mnie jakąś taką podłamaną odrobinę, ja miałam wrażenie, że on wtedy staje na rzęsach, żeby ogarniać jakieś wszystkie rzeczy zewnętrzne i w ogóle, podczas gdy ja mówiłam mu i prosiłam go, ja chcę, żebyś ty po prostu był przy mnie. Ja sobie poradzę.
Ja się poukładam. Ja wszystko mam, czego potrzebuję. Jestem silna, niezależna, potrafię sobie ogarnąć. Ale chciałabym, żebyś był po prostu blisko mnie. Nie był w stanie w tym wysiedzieć po prostu czasami. Jakby... Nie chcę, żebyś się tak czuła. Nie, ten twój ból, on mnie boli. Ale on ma mnie boleć, bo ja na nim wzrastam. Nie zabieraj mi go. Jakiś Właśnie, etap. to też jest jeden z tych elementów, bo widzę, że i to jest bez względu na płeć, że my dla siebie chcemy jak najlepiej. Czy to jest w rodzinie, czy to jest w relacji, czy w przyjaźni. Jak widzimy, że ktoś sobie nie radzi, w naszej ocenie nie radzi, albo coś dzieje się takiego, że jest smutny, to chcemy mu pomóc. Nawet raz byłem na koncercie, na którym po prostu zryczałem się, bo tak mnie wzruszyła muzyka i siedziałem 10 minut, nie byłem w stanie robić nic, ale nie miałem potrzeby, po prostu byłem w tym płaczu, w tych łzach, które też mnie oczyszczały i dawały wytchnienie w jakiś sposób. I przychodziły co chwila osoby, zapytać się, czy wszystko w porządku. Z jednej strony to jest miłe, no bo wiadomo, że nigdy nie wiadomo, co się dzieje, z drugiej strony jednak to jest taka właśnie taki efekt tego, że my faktycznie trochę zostaliśmy nauczeni, żeby ratować innych. Jest przecież trójkąt Matysz, dramatyczny tak. Karpmana, który tłumaczy, jak my wchodzimy w te role, tak? Nie jesteśmy ani oprawcą, ani ofiarą, ani katem, znaczy ani ratownikiem, ale wchodzimy w te role. U mnie, ja odkryłem jakiś czas temu, że u mnie jest silna rola ratownika. Więc ja przez wiele lat starałem się uratować moich rodziców od chorób, od błędów, całą moją rodzinę, później zrażałem ich do siebie, bo ja wiedziałem najlepiej, jak jest pomagać i co trzeba zrobić, żeby było im lepiej. Teraz już tego nie robię, właśnie tak jak powiedziałaś. Dojrzałem do tego, żeby być po prostu. I moja relacja na przykład z moim ojcem się znacznie poprawiła z racji tego, że ja odpuściłem chęć zmiany jego albo Okej, mojej mamy. właśnie. Nie robię nic, żeby ich tam uratować, tylko zadzwonię, zapytam, jak tam. Jak on będzie chciał, to poprosi o pomoc, jak nie, to nie. Jasne. Jasne. To jest bardzo ważne właśnie, żeby nauczyć się siedzieć z własnym dyskomfortem. Tak. Mega ważne, mega ważne. A poza tym kiedyś pamiętam, bo... Ja myślę, że my właśnie ratownicy, no szczególnie właśnie w takich działaniach, które mają pomagać docelowo, mają coś pokazać, wnieść, pomóc się rozwinąć, no to tacy ludzie generalnie wyrastają z tych właśnie tych małych takich ratowników, najczęściej. I jest bardzo trudno zintegrować tę rolę tak, żeby ona nie przejmowała steru za bardzo. Chodzi o to, żeby komuś pomóc przejść przez to, co się dzieje, a nie zrobić za kogoś. To jest właśnie ten taki, to jest ten dylemat. Kiedy to puścić? I w jakim stopniu? Jak bardzo być zaangażowanym? Kiedy właśnie też przypominać sobie, ja nie jestem od tego, żeby pomagać za bardzo, tylko od tego, żeby przypominać od tego, jak bardzo dużo ktoś ma mocy i władzy i sprawczości. Sam. Od tego jestem. I nie I mogę to tego jest wybierać właśnie. komuś. I to jest właśnie ta sztuka towarzyszenia komuś. Ja Nawet. pokazuję, proszę bardzo, tam jest cel, tam jest coś, co ci może pomóc. Chcesz? Spróbuj. Tak, dokładnie. Dokładnie, właśnie tak. I to też się właśnie zawiera w tym, jak prosiłam mojego męża niejednokrotnie. Teraz już to też oboje umiemy. Nie obdzieraj mnie z mojego bólu. Ból to jest tylko i wyłącznie wrażenie, które się pojawia w tych rejonach, sytuacjach, przez które chce się przedrzeć miłość. Nie zabieraj mi tego. Ja na tym wzrosnę. To jest bardzo dojrzałe, co mówisz, i mam podejrzenie, że większość osób tak nie ma. Nie ma tej świadomości, że to jest faktycznie to, na czym wzrastasz, tak? Bo Tak samo jak jest piękna metafora, że lotos, symbol oświecenia w buddyzmie, wyrasta na błocie. On musi w tej zgniliźnie, w tym brudzie czerp zakorzenić się, żeby wyrósł piękny kwiat, który ma właściwości odpychające wodę, odpychające brud, więc on zawsze pozostaje czysty. I to też właśnie się zazębia z tym, o czym wspomniałeś wcześniej, że no
jesteśmy tutaj, jakby to sparafrazujecie teraz, jakby też przychodzimy tutaj po to, żeby zauważyć, że to my sobie to wszystko wybieramy, że to my to wszystko, co doświadczyliśmy, myśmy to trochę przyciągnęli. I to, co powiedziałeś, to, co ja teraz mówię, to nie jest dla wszystkich. Nie dla każdego jest coś takiego, żeby to usłyszeć. Nie powiedziałabym czegoś takiego nigdy nikomu, kto jest w toksycznej rodzinie, gdzie doświadcza przemocy, jakby ty sobie to wybrałeś serio. Nie, nie wolno tak powiedzieć. Ale jeżeli już się wyjdzie z takich uwikłań, jeżeli już się zrobi naprawdę dużo roboty ze sobą i w pewnym momencie zadaje się sobie takie naprawdę gruntowne, egzystencjalne pytanie, kim ja jestem, czego ja pragnę, czego ja chcę, jaka jest moja misja na tym świecie, to wówczas myślę, że naturalnym takim pędem w rozwoju jest w pewnej chwili zauważenie, to co mi się przytrafiło, to jest tylko historia, która może mnie zasilać. Dawniej postrzegałam to jako gówno, dziś to jest nawóz. Ale jest ten dystans, jest ta Tak, perspektywa, tak? dokładnie, bo to się zbudowało właśnie w tym, no właśnie, w oddzieleniu od własnej historii. Ona już nie porywa, ona już nie jest tym czymś, co definiuje. Ona jest tylko tym czymś, co się stało. Można na to spojrzeć inaczej. To jest bardzo piękne w takim układzie, ale to, co oferujesz, to, co ja oferuję, to, co wspólnie będziemy robić na warsztatach, no tak jak wspomniałam, to jest dla każdej takiej osoby, której rzeczywiście te takie najbardziej łamiące, przygnębiające rzeczy ma za sobą i dziś patrzy na nie raczej z wdzięcznością, nie powiedziałabym radością, ale już z wdzięcznością, już z docenieniem tego, jako część swojej historii, która nie definiuje, ale może zasilać. Bo dzięki niej można zrozumieć resztę świata i dzięki niej można być blisko. Bo naprawdę już wszystko, co było najtrudniejsze i najbardziej kulczaste, teraz jesteśmy neutralni wobec tego, bo to już nie porywa. Ale można właśnie wzrosnąć na tym. I przeszłabym może teraz faktycznie do tego, co będziemy oferować, bo przepięknie mi się z tobą rozmawia w ogóle i słuchałabym cię naprawdę bardzo długo, ale chciałabym też, żeby właśnie moi subskrybenci, nasi oglądający teraz mogli usłyszeć, co wniesiemy na naszych warsztatach w Łodzi 11 maja. I ja może powiem tak, te osoby, które doświadczały współpracy ze mną, to wiedzą, że procesy, które oferuję, mogą być takie czuło brutalne i odrobinę będą polegały na wejściu w taki dyskomfort, taki rejon swojego bólu, ale nie po to, żeby się tam pławić i siedzieć w tym, tylko żeby coś pojąć i zrozumieć. Więc ze swojej strony na pewno rozpocznę tym, co oferuję każdej osobie, która ze mną współpracuje, i to jest taki proces wejścia do tej takiej swojej wewnętrznej rany, żeby ją zobaczyć właśnie z innej perspektywy. Może ją odczuć, ale też właśnie potem objąć i zobaczyć, że ona już nie definiuje, ale może być tylko właśnie częścią, którą można puścić, żeby wzrosnąć na tym. To jest pierwsza praktyka, którą będę robiła. Zwizualizujemy sobie podróż do takiego wewnętrznego dziecka albo tego aspektu siebie i będę używała do tego hipnozy, uwaga. Bo jakkolwiek możemy wiedzieć, że różne rzeczy się działy i pozwalać sobie to odczuwać, to w hipnozie ten stan jest jeszcze głębszy. I uwielbiam to narzędzie, ponieważ pozwala naprawdę głęboko nie tylko właśnie pojąć to umysłem, ale rzeczywiście odczuć całym sercem i dobrze to objąć. I to dziecko, które zostało skrzywdzone, ono tam nie zostanie. Ono będzie wyprowadzone stamtąd przez kochającego, dobrego rodzica, jakim jesteśmy my dorośli dzisiejsi. Bo ono jest źródłem potencjału, które później będziemy wydobywać. Więc to będzie pierwsza praktyka, którą ja zaoferuję. I powiedz może, Karol, z czym ty też wyjdziesz? Co będzie z twojej strony? Jasne. Ja chcę zaproponować pracę z emocjami, ale tak zobaczymy, jak głęboko zajdziemy, dlatego że to tak naprawdę zależy od grupy. Pierwsza praktyka, z którą chciałbym wyjść, pochodzi z zarządzania możliwościami. To jest odnalezienie swojego centrum. Nasze centrum znajduje się pod pępkiem. Jest też tożsame z centrum fizycznym, z centrum ciężkości naszego ciała, więc jest łatwo je odnaleźć. To jest centrum energetyczne, do którego przenosimy naszą uważność, świadomość, żeby być w sobie. To daje nam moc decydowania o sobie. I to też łatwo, dzięki temu, że wiem, gdzie ten punkt jest, łatwo zobaczyć,
zaobserwować, czy my nadal jesteśmy w swoim centrum, czy my to centrum oddaliśmy komuś, czy teraz ktoś inny za nas decyduje, albo coś innego, jakaś pobudka. Więc zrobimy sobie praktykę na odnalezienie naszego centrum i utrzymywanie go, i wraz z tą praktyką przejdziemy do świadomego wejścia w energię ognistą, energię gniewu. Gniewu, ale to jest gniew, który jest energią, która pozwala wziąć za siebie odpowiedzialność. Tak w dużym skrócie. Transformujący gniew. Tak jest. To jeszcze tutaj taką małą dygresję zrobię, bo to jest bardzo ciekawe i ważne. Kiedy byłem na warsztacie dla facylitatorów Rage Clubu, czyli świadomej pracy z gniewem albo pracy ze świadomym gniewem, to miałem taki dylemat, dlatego że jak podążam ścieżką buddyjską, to w buddyzmie jest jasno powiedziane, że gniew jest trucizną. Mhm. I że na przykład jest taka opowieść, jest taka informacja, że jeden moment gniewu może zdmuchnąć tysiące lat zasług, jakie zbierzemy. Mhm. Więc jest to dosyć duża groźba. Jak to połączyć? Okazuje się, że w buddyzmie też są gniewne emanacje Buddy, określane ognistą emanacją. I to oznacza, że no Budda jest tą istotą oświeconą, czyli poza wszelkimi ograniczeniami. Więc jego gniew jest oświeconym gniewem. Trochę to brzydko brzmi, może inaczej. Jego gniew jest gniewem, któremu towarzyszy jednocześnie współczucie. Czyli ten gniew zawsze jest w towarzystwie współczucia. Mhm. I my będziemy z takim gniewem pracować, czyli takim, mhm. który kierujemy ze współczuciem do siebie, jak i do innych istot. Czyli mhm. dlatego to jest ten rodzaj gniewu, który pozwala sięgnąć po swoją moc, bo nie jest w celu krzywdzenia kogoś, tylko w celu odzyskania swojej mocy. Mhm. Zawsze w pamięci ze współczuciem. Więc będziemy taką praktykę też robić. Pięknie. Bardzo mi się podoba to, co mówisz o gniewie i rezonuje to ze mną niezwykle głęboko. W moich procesach w ogóle właśnie czy grupowych, czy indywidualnych, czy na warsztatach ja naprawdę bardzo chcę przekazywać, szczególnie kobietom, że gniew jest okej. Okay. Czuć gniew jest okej. Okay. Podążać za gniewem niekoniecznie. Ale czuć, wyrazić go, pokazać, że coś takiego jest, zlokalizować go gdzieś w ciele, nazwać właśnie, skąd on pochodzi, co on próbuje powiedzieć, to jest okej. Okay. To nie jest okej, okay, kiedy się postępuje z gniewem, bo on rzeczywiście wtedy jest destrukcyjny. Albo gdy się go wypiera, to również jest destrukcyjny, bo nie da się go wyprzeć. Oczywiście. Ale zdecydowanie gniew jest, no znowu, to jest po prostu emocja i ona po prostu chce coś powiedzieć. I tak jak wszystko ma swoją jasną odsłonę i taką ciemniejszą odsłonę. Tak można powiedzieć o empatii, która jest cechą, która jest niezwykle taka postrzegana jako dobra, tak? Jesteś empatyczny, czyli no, jesteś dobrym człowiekiem po prostu, tak? Potrafisz postawić się w butach innej osoby, wczuć się w nią, wyobrazić, co sobie myśli, być dla niej dobry dzięki temu, a empatia ma też swoją bardzo ciemną odsłonę, taką, powiedziałabym, szczególnie w takich kontekstach, gdy ja wiem lepiej, jak ty się czujesz. Ja doskonale domyślam się, co ty możesz czuć i w ogóle. I dlatego nie chcę cię drażnić na przykład. I dlatego nie chcę wchodzić z tobą w jakąś interakcję, bo ojejku, co się może stać. Szczerze mówiąc, i to blokuje, zamiast prowadzić do ekspansji takiej i miłości, i relacji. Wszystko ma swoją taką i dobrą, i no, niezbyt dobrą odsłonę. Tak samo jak gniew. I powiedziałabym nawet, no może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale nawet nienawiść. Która, no pamiętam też takie bardzo ciekawe rozważania, jakie miałam po, nie wiem, czy oglądałeś taką bajkę Książę Egiptu o Mojżeszu z DreamWorks. Możliwe, ale to musiało być dawno temu. Dawno, to jest z 98 chyba bajka, może nawet wcześniej, ale pamiętam, jak tam genialnie zresztą dubbingowany przez Ralpha Fiennesa faraon no stracił syna, no bo przyszła plaga egipska i zabrała mu syna pierworodnego i w tej scenie tam właśnie był Mojżesz, który chce zabrać po prostu Żydów i wynieść ich stamtąd. I wtedy właśnie, jak rysownicy zrobili świetną robotę, jak on trzymał tego synka właśnie takiego już martwego i on uniósł wzrok z nad niego, spojrzał na Mojżesza takim nienawistnym wzrokiem.
Mojżesz, który się w nim wychowywał, jego brat, po prostu mówił, okej, zabieram ich wszystkich, nie? I odszedł. Ale ten moment, kiedy on na niego tak spojrzał, rysownicy zrobili niesamowitą rolę, to był poryw nienawiści w tym. I ta nienawiść, ona pochodziła z miłości, bo oni jako bracia się kochali. Oni mieli niezwykłą, bardzo bliską więź, wychowywali się razem, wspierali się, tłukli, bawili i to była piękna więź. Ale tu nastąpiło tyle różnych sytuacji, które doprowadziły do tego, że z tej miłości wyszła nienawiść, bo tyś mi skrzywdził coś, co kocham najbardziej. Dotknąłeś coś, co kocham tak bardzo. I na tej miłości, którą kocham tak bardzo, a która była tak zagrożona i tak dotknięta, to ja jestem w stanie nawet cię skrzywdzić. I wydaje mi się, że zestawianie właśnie nienawiści w kontrze do miłości, że to są opozycyjne rzeczy, nie jest tak bardzo właściwe w tym kontekście, bo nienawiść wypływa z miłości właśnie, co tak bardzo zagraża i tak bardzo dotyka tego czegoś lub kogoś, co kocham, że ja jestem gotowa zabić. I znowu myślę, że to jest trochę tak jak z gniewem. Nienawiści należy posłuchać, nie działać z nią, a posłuchać. I to jest dobre podsumowanie. To jest dobre podsumowanie, że należy być z nią, a nie działać z niej, dlatego że właśnie czekałem, aż będę mógł powiedzieć. Emocje się pojawiają, one przychodzą i odchodzą. Naprawdę nie są z nami długo. To nasza mentalna praca, robota jest przez ja się muszę uczepić tej emocji, trzymać ją, bo nastąpiło coś, za co muszę, nie wiem, zemścić się, odpowiedzieć komu, kogoś pouczyć, żeby mi nigdy więcej tego nie robił, czy jakikolwiek inny powód, dlatego ja trzymam w sobie tą emocję dłużej niż ona faktycznie istnieje. Napędzam swoją wolą. I dlatego, kiedy się jest z emocją dowolną, i się jej towarzyszy, to ona się rozpuści sama z siebie. Tak jak w mętnej wodzie osad opadnie na dno szklanki. Wystarczy zostawić i wtedy te akcje, wtedy te działania, kiedy opadną emocje, będą czystsze, albo czyste nawet. Więc o ile ten nienawistny wzrok z tej bajki był impulsem dla Mojżesza do odejścia, bardzo klarownym, i to się wydarzyło, to późniejsze działania przez podtrzymywanie w sobie nienawiści już nie są dopasowane do sytuacji. Bardzo Ci dziękuję za to i w ogóle określenia, jakie tu stosujemy, bo kochani, jak słuchacie tego, to zwróćcie na to uwagę. Towarzyszyć emocjom, być przy emocjach, ale nie wypierać ich. Nie, właśnie nie stawiać się opozycji do nich. Nie próbować ich, nie wiem, zajeść, wytrenować, wejść w pracoholizm zamiast tego. Żeby one miały swój wydźwięk, ale nie trzymały steru. To jest duża sztuka. Trochę to przypomina to, jak mam wrażenie, tak jak każdy rodzic potrzebuje zaopiekować się swoim dzieckiem, gdy ono płacze, gdy ono jest, nie wiem, wściekłe, wkurzone, bardzo smutne, dotknięte czymś, no to się przy tym dziecku po prostu jest. Nie próbujemy wytłumaczyć niemowlęciu, oj, daj spokój, nie masz nad czym płakać. No. I to jest, myślę, że to jest kluczowe, żeby pojąć, że nasze emocje są niemowlęce. One nie są złe. One są, to jest jedyny fakt. Ale przeszłabym może teraz do określenia tych kolejnych właśnie rzeczy, które będziemy proponować, bo tym, z czym to będzie taka moja wisienka właśnie w tych procesach, które chcę zaoferować, to będzie praca z ciałem. Już typowo z energią seksualną. Ja uwielbiam tę praktykę po prostu, bo ona tak fajnie otwiera ciało, odczuwanie. I mam wrażenie, że też bardzo wzbogaca życie seksualne później. Więc najpierw poprowadzę przez serię bardzo oczyszczających oddechów, które no, trochę będą niekomfortowe, ale mają za zadanie wyłączyć trochę myślenie na chwilę, żeby zejść do ciała. Wtedy poprowadzę przez wizualizację budowania takiej kuli energii między dłońmi. Wprowadzimy ją do ciała, rozniesiemy po ciele, a potem będę prowadziła przez technikę zaciskania i rozluźniania mięśni dna miednicy. I u kobiet i u mężczyzn one są bardzo podobne, razem z wdechem i z wydechem i z wizualizacją, która będzie temu towarzyszyła, po to, żeby ją roznieść po ciele, po to, żeby ją nadbudować. I potem
gdy już dojdziemy do tego, żeby poczuć to już tak głębiej, zbuduję tak zwaną bombę miłości. Będziemy wysyłać miłość z naszych klatek piersiowych, tak żeby ona się rozniosła po całym świecie i wróciła w najbliższych potem dniach. No i po takiej serii właśnie takiego pompowania tejże energii seksualnej poprzez nasze joni, poprzez lingamy i poprzez mięśnie na miednicy, będziemy to czuli już bardziej w sercach. I potem będę już sprawdzała i zapraszała do dyskusji, jakie to dla kogo było. I dodam też do tego taką jeszcze prostą, fajną technikę, która będzie niespodzianką, ale nazywa się jakie to jest. I polega tylko i wyłącznie na takim prostym, delikatnym dotyku po dłoniach albo po szyi. Nic więcej nie powiem, ale jest naprawdę bardzo fajne. I zauważam, jak bardzo fajnie się przekłada później na działanie relacji tak naprawdę, też w dotyku ze swoim ciałem, w dotyku z drugim człowiekiem. Także na to jestem niezwykle podekscytowana, i będę ciekawa, jakie to będzie właśnie dla ludzi, ale tu naprawdę to będzie bardzo płynna, niewinna i potężna energia seksualna, którą da się odczuć i nie mogę się doczekać tego właśnie w tym mieszanym towarzystwie. Brzmi mocno, brzmi jak może się coś pięknego wydarzyć. Na to liczę. To jeszcze chciałem dodać, że to jest, że warsztat jest takim miejscem, taką przestrzenią, na której my możemy w bezpiecznej atmosferze wejść w emocje, doświadczyć różnych stanów, po to, żeby kiedy przyjdzie w życiu codziennym sytuacja, żeby to nie było dla nas obce i żebyśmy faktycznie mogli, żebyśmy mieli tą umiejętność i mogli zdecydować, żeby nie wchodzić w tą emocję, tylko jej towarzyszyć, jakie to jest. Więc ten warsztat dla mnie też jest dużo o tym. Dziękuję, że to wspominasz. Dziękuję. Jest bardzo ważne właśnie, żeby potraktować to na zasadzie zobaczę, czego się tam nauczę, żeby móc to wynieść w życie, żeby to nie było takie, uciekam od życia w takie coś, żeby ładować się energią, żeby przetrwać w tym, czym jestem. Nie o to chodzi. Tak. No, ze swojej strony zaplanowałem praktyki związane ze świadomością, z poszerzaniem świadomości, co też się ewidentnie łączy z twoimi praktykami, dlatego że jeżeli mogę świadomością objąć coraz więcej swojego istnienia, coraz więcej, to też mam w sobie coraz więcej akceptacji na to, co przychodzi do mnie od wewnątrz czy z zewnątrz, tak naprawdę to rozróżnienie na co jest wewnątrz i zewnątrz jest takie, jak to powiedzieć, zamglone, jest niepewne. Nie, niekoniecznie te bodźce, które są z zewnątrz, są tak bardzo zewnętrznate, wewnętrzne są tak bardzo wewnętrzne. Czasami jest tak, że coś poczuję i czuję, że to nie jest moje, więc tak jakby było zewnętrzne, albo coś przyjdzie z zewnątrz, jakiś bodziec, jakiś impuls, jakaś emocja i poczuję, że to jest bardzo moje. Też empatia na tym bazuje przecież. Więc praca, rozpoznanie tych emocji w ciele, poszerzenie świadomości poprzez praktykę uważności, medytacji. I chciałbym poprowadzić sharing, czy sesję właśnie dzielenia się, na których będziemy mogli nazwać to, co się nam przydarza, to, do czego doświadczamy. Dlatego, że to jest też ten proces integracji doświadczenia. Kiedy ja jestem w stanie, kiedy ja w ogóle mam bezpieczną przestrzeń, żeby nazwać to, co się we mnie wydarzyło, to wychodzi to do mojej świadomości i zaczynam to uznawać za swoje, zaczynam to akceptować, więc też i moje pojęcie siebie i tych doświadczeń się poszerza, w związku z tym też mam więcej akceptacji na emocje innych i różne doświadczenia innych. W związku z tym zaczynamy być bliżsi sobie. Dlatego my tak, myślę, bardzo łatwo złapaliśmy kontakt, bo nasza praca do tej pory pozwala nam złapać ten kontakt dosyć szybko i zobaczyć, że tak naprawdę się nie różnimy bardzo od siebie. Tak, dokładnie. I pięknie to podsumowuję też. No, odwołam się do tego, co sam w sumie wcześniej powiedziałeś, no, tylko po prostu tej radykalnej odpowiedzialności, radykalnego zaakceptowania siebie.
Bardzo, ja w ogóle to nie mogę się doczekać właśnie tego, jak będę mogła też usiąść w kręgu tych ludzi, którzy się decydują na te warsztaty, pozwolić się poprowadzić przez ciebie. Też jestem ciekawa, jak ty będziesz, jak ty pozwolisz się poprowadzić przeze mnie, bo no, nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo takie ekscytujące, taka myśl, że o, mam przed sobą człowieka, który coś sobą oferuje, coś do czegoś fajnego naprawdę zaprasza. I będę mogła też być częścią czegoś takiego, co może go wzbogaci. Takie fajne, realizujące uczucie dla mnie. Ja się też cieszę na tą okazję i czuję ekscytację, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja jestem pewien, że coś z tego wezmę dla siebie. Jestem pewien, że ty też weźmiesz coś dla siebie z tego, co ja przyniosę. Tak. Dla mnie już samo to, że byłeś, Karol, odpowiedzią na taką moją intencję, której ja nie wyraziłam. Jakby do świata tak szeroko. Ja ją sobie wymedytowałam i tu nagle właśnie dostałam tą wiadomość od ciebie i to było takie, szefu, o ja pierdzielę, nie? No kurde, no ja już tam jestem, nie? No hello. No nie mogłabym tego po prostu, nie mogłabym potraktować tego inaczej. A ja z nikim innym nie chciałem tego robić. Ach. Jak ktoś obserwuje, to widzi, że ja tam komentuję dużo pod twoimi postami i naprawdę bardzo mocno ze mną to współgra, co piszesz, jak nazywasz rzeczy po imieniu. Ja jestem tabułamaczem odkąd pamiętam, więc właśnie takie wchodzenie klinem trochę w utarte schematy jest moją naturą, jest moją rzeczą. Bardzo mi się to wszystko podoba i Naprawdę. uważam, że to jest ten czas, żeby tak właśnie działać odważnie, z otwartym sercem, z otwartym umysłem, z otwartymi ramionami na tych, którzy chcą doświadczać tego, co ja mam do zaoferowania, co my mamy tak naprawdę. I nie mogę się doczekać tego warsztatu, tego 11 maja. Ja też, naprawdę. I po prostu z całego serca wszystkich Was zapraszamy. Tak naprawdę pokrótce jeszcze tylko może dodam, że podsumowującą techniką z mojej strony będzie już takie scalenie zarówno właśnie tej energii, tej emocjonalności czy wewnętrznego zranionego dziecka w stronę tego, co wyrasta właśnie z tej rany, ale też głębokiego potencjału, który wyszedł właśnie stamtąd i tej energii, którą nadbudowujemy. To ta ostatnia technika będzie już takim podsumowaniem tej opowieści. Ja uwielbiam ją, bo poprowadzę przez wizualizację, co by było, gdyby zostać tak, jak jest. I znowu, w hipnozie to się naprawdę inaczej odczuwa. A co będzie, jeśli przyjmę taką wersję, którą przedstawię, którą opiszę i każdy będzie mógł poczuć faktycznie, jakie jest to życie, jaki jest ten człowiek, kim naprawdę chcę być, o którym zapomniałem, że marzyłem, albo o której zapomniałam, że marzyłam, że mogłabym się stać jeszcze jak byłam dzieckiem. To się wszystko przypomni i żeby umieć już wybrać teraz, już bardziej świadomie, która jest bardziej atrakcyjna, która jest bardziej tą, która po pierwsze jest możliwa, ale która też nie tylko jest jakby dla mnie z moich takich pobudek, żeby czuć się szczęśliwie, ale też co dobrego ona ma do zaoferowania dalej, jak bardzo ważne jest jej życie. Jej znaczenie w tym, że dla kogoś jest przykładem. Jakie odczucia się z tym łączą. To już będzie bardzo piękne takie podsumowanie. Po każdej praktyce będzie też taki moment na taką refleksję, takie zadanie pytań, gdzie poprowadzimy z Karolem wspólnie poprzez odpowiedzi, będziemy się tu wzajemnie uzupełniać, dodając właśnie swoje perspektywy w tym, tak żeby każdy poczuł się zaopiekowany. I myślę, że jeszcze tego nie dodaliśmy, a jest ważne. Jakakolwiek z tych praktyk, jakie zaproponujemy, ruchów, do jakich będziemy zapraszać, to jeśli spotka się ona z jakimś takim lekkim oporem albo czymś takim, że no nie chciałabym raczej, albo nie chciałbym, to nie trzeba w tym brać udziału. Można poobserwować, można pobyć obok. Naszą intencją nie jest jakby, nie wiem, no, walenie w jakieś granice, tylko żeby po prostu pokazać, że można przejść przez jakieś tam swoje ograniczenia, ale nie na siłę. Wszystko jest totalnie zaopiekowane, spotyka się z absolutną akceptacją i takie ma być właśnie. A często przez samoobserwowanie niektórych ludzi można też dojść do własnych wniosków poprzez to doświadczenie ichnie. Więc to jest też ważne, żeby poczuć, nie trzeba brać we wszystkim udziału tak aktywnie, jeżeli się po prostu nie ma na to zgody w sobie. To, co jest zgodne w tobie, uczestniczko czy uczestniku, to z tym wchodzisz i do takiego stopnia, w jakim sobie pozwolisz. I
I one są wszystkie zaopiekowane i zrozumiane. Także to myślę, że Dokładnie. chciałabym dodać. Dokładnie. Nie mam nic do dodania. Okej, okay, pięknie. Więc tak podsumowując może też to spotkanie, to jeszcze raz bardzo Ci, Karol, dziękuję. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na nagranie tego wideo. Ono już nawet abstrahując od tego, że jest o naszych warsztatach, to czuję, że ma tu kilka bardzo fajnych takich kwestii, które mogą wzbogacić ludzi, którzy będą to słuchać, oglądać. O parę może jakichś takich innych perspektyw albo autorefleksji, które mogą się wzbudzić dzięki temu. I samo to jest naprawdę bardzo wzbogacające. Ja było, nie mogę się doczekać właśnie naszego wspólnego wydarzenia, do którego link załączam pod opisem filmu, jak i odnośniki do Karola, jeśli jesteście jego ciekawi, to tam też będziecie mogli znaleźć właśnie namiary do niego. I no cóż, Karol, czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć, podsumować to jakoś? Jestem Ci mega wdzięczny za zaproszenie do tego wideo. Chyba nie było się czego bać. Jednak po raz kolejny odkrywam, że mówienie o tym, co jest dla mnie ważne, o tych prawdach, doświadczeniach, które dodają mocy i pozwalają odkryć w sobie moc do decydowania, żeby wybrać to, czego się faktycznie chce, sprawia mi dużo radości. Sprawia mi dużo radości, daje satysfakcję. I zapraszam serdecznie, żeby zajrzeć na nasze strony, co my tam robimy, bo też na pewno będą osoby, które przyjdą ode mnie zobaczyć, co ty, Sabina, robisz, więc zapraszam serdecznie, bo żeby się po prostu przekonać, zdecydować i zobaczyć, czy to faktycznie jest twoje. Pięknie. Karol, jeszcze raz bardzo ci dziękuję i wam wszystkim, które oglądaliście, no to życzę, tak jak zawsze, soczystości, mniemuśności i do zobaczenia w następnym wideo. Aha.